wszystkich użytkowników programu Dietrich. Filmik prezentuje zasady doboru rozstawu krokwi w oparciu o stosowane zalecenia dykarskie. Wykorzystanie zaleceń dykarskich w zakresie łacenia połaci daje możliwość optymalnego doboru rozstawu krokwi jako funkcji przekroju łat dachowych. W tym celu posłużymy się gotowym modelem dachu z rozwiązanymi połaciami w modelu dach. Aby poprawnie wykonać operację dystrybucji krokwi na połaci, wprowadzony został nowy podział funkcyjny dla krokwi. Krokiew stała, oznaczona jest kolorem brązowym. Wprowadza podział połaci i jest uwzględniona przy dystrybucji krokwi. Krokiew stałe wstawiane są w kluczowych położeniach, takich jak wewnętrzna i zewnętrzna krokiew ściany szczytowej, skrajna kulawka w dachach wielopołaciowych czy w punkcie kalenicy. Krokiew dystrybucyjna. Oznaczona jest kolorem czerwonym, podlega dystrybucji na połaci lub między krokwiami stałymi. Krokwie, które zostały wstawione poprzez funkcję dystrybucji, posiadają przypisane informacje o parametrach dystrybucji. Edycja tych parametrów pojedynczej krokwi ma wpływ na pozostałe krokwie. Możliwa jest zmiana zarówno ich rozstawu, jak i ilości. Dobór rozstawu krokwi wynika pośrednio z obliczeń wytrzymałościowych. Projektant uwzględnia w obliczeniach obciążenia połaci dachu oraz schemat podparcia krokwi. Wynik obliczeń należy skonfrontować z możliwościami technicznymi realizacji konstrukcji. Sztywne pokrycia dachowe, jak dachówka lub blachodachówka, montowane są za pośrednictwem łat. Łaty dachowe, choć zwykle traktowane jako elementy pomocnicze, przenoszą obciążenia z pokrycia na krokwie. Zasadniczo nie podlegają obliczeniom, i nie ma takiej potrzeby, jeśli przestrzega się zaleceń dykarskich. Wieloletnie doświadczenie dykarskie pozwoliły na wypracowanie trzech standardowych przekrojów łat dachowych, które są powszechnie stosowane. Rozstaw krokwi determinuje dobór przekroju łaty dachowej. Wybór łaty o przekroju 24x48 mm narzuca maksymalny rozstaw osiowy krokwi do 70 cm. Zwiększenie rozstawu krokwi do 80 cm wymaga zastosowania większego przekroju łaty, czyli 30x50 mm. Maksymalnie stosowane rozstawy krokwi to 90x100 cm. Można łacić je łatami o przekroju 40x60 mm. W szczególnych przypadkach można stosować większe rozstawy łat. Jednak w takich przypadku zachodzi konieczność wykonania dodatkowych obliczeń wytrzymałościowych dla samych łat dachowych. W naszym przypadku mamy rozmieszczone łaty o przekroju 40x60 mm. Dlatego stały rozstaw krokwi wprowadzony jest 1 metr. Krokiew dodatkowa, oznaczona kolorem różowym. Krokwie te nie wpływają na dystrybucję rozmieszczenia krokwi. Pełnią funkcje pomocnicze. Krokwie dodatkowe można wstawiać na dowolnym etapie prac nad konstrukcją. W prezentowanym modelu skrajne krokwie ściany szczytowej, obniżonego zadaszenia oraz lukarny zostały wzmocnione krokwiami dodatkowymi. Nowy system dystrybucji krokwi bardzo ułatwia dopasowanie rozstawu kulawek narożnych i koszowych, tak zwaną miodełkę, czyli w linii naroży i koszy, przy takich samych kątach pochylenia połaci. Należy pamiętać o tym, że na przeciwległych połaciach krokwie muszą być rozmieszczone współosiowo, tak aby miodełka była dopasowana równo z lewej i prawej strony dachu. W innym przypadku kulawki nie pokryją się w miodełkę z lewej i z prawej strony. Kopiujemy krokwie na część dachu, na której chcemy rozstawić miodełkę. Następnie przesuwamy krokiew do krokwi, tak aby je połączyć. Następnie wyświetla nam się informacja, czy chcesz zmienić parametry dystrybucji krokwi. Wybieramy opcję tak. Proszę spojrzeć, że wszystkie krokwie z lewej strony zostały dopasowane w miodełkę. Tą samą funkcję wybieramy z prawej strony naszej połaci dachu, dopasowując przesunięcie krokwi i wybierając tak przy zmianie parametrów dystrybucji krokwi. Proszę spojrzeć, że krokwie zostały idealnie dopasowane w wiodełkę. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie.